Dzień dobry Państwu, nazywam się Albert Świdziński, ze mną jest założyciel Strategy and Future Jacek Bartosiak, ale powód, dla którego się dzisiaj spotykamy w przypadku Jacka bardziej urokliwych okolicznościach przyrody, a w przypadku moim mniej, jest bardzo specjalny, ponieważ dzisiaj, 3 sierpnia, rozpoczęła się przedsprzedaż najnowszej książki Jacka, która z kolei będzie dostępna w sprzedaży już 5 października. To bardzo specjalny moment, bo ja w jakiś sposób uczestniczyłem, znaczy uczestniczyłem, byłem, obserwowałem gdzieś od wewnątrz proces pisania tej książki przez Jacka. Najpierw po angielsku, chyba mogę zdradzić ten sekret. Potem proces tworzenia jej właściwie po raz drugi w języku polskim. I to, jak dużo wymagało to od Jacka pracy i jak w przeciągu nieco ponad 1,5 roku, tak sądzę, 2 lat, zgłębił temat przestrzeni kosmicznej, wpływu przestrzeni kosmicznej na geopolitykę, na rzeczywistość, na terrze. Na terrze? Terrze. Dobrze, jak to się powinno mówić. Nie wiem, właściwie chyba to Odmiana jest rzeczywiście trudna. w narzędniku ciężko chyba, nie? Tak. Więc jeszcze raz, dzień dobry Jacku i gratuluję. No, dzień dobry, cześć Albert, cześć. Dobry Bardzo wieczór. dziękuję. Dobry wieczór. Też rozmawiamy w takich szczególnych okolicznościach, bo ja siedzę na pomoście na Warmii. Mam tu takie lampy solarne specjalnie, za mną jest woda. Bo tutaj mam dosyć dobry zasięg i mogę porozmawiać sobie spokojnie, a poza tym tak dużo czasu spędzałem tutaj pisząc tą książkę, więc postanowiłem tak uhonorować to. I rzeczywiście, dzisiaj ruszyła przedsprzedaż, jest 3 sierpnia. Fizycznie książka będzie dostępna od 5 października. Zdaje się, że od przełomu dokładnie września i października, więc może nawet szybciej niż 5 października. Natomiast no teraz jest możliwość przedsprzedaż i tam będą różne w związku z tym gadżety dodatkowe, jak e-book. Automatycznie wchodzi, jeżeli się teraz nabędzie, plus jeszcze będą dodatkowe rzeczy, być może moje podpisy, to właśnie próbuję wymóc na wydawcy, żeby się na to zgodził. No i jestem bardzo szczęśliwy, bo ta książka, jestem bardzo z niej zadowolony i właściwie dumny. Tak jak Albert powiedział, bardzo dużo pracy położył Mudnej przy tym. Wraz z George'em Friedmanem ją pisaliśmy, najpierw po angielsku, później ja ją tłumaczyłem jeszcze na polski. Książka jest nie tylko o kosmosie, generalnie jest o rywalizacji na planecie Ziemia, więc jest oparta o klasyczne zasady geopolityki, strategii, to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy już od wielu lat. I jak te prawidła się zmienią w kontekście domeny kosmicznej, która wpłynie podobnie jak ocean światowy czy powietrze, wpłynie na ten układ sił. No i oczywiście później, jak będą kolejne elementy tej przestrzeni kosmicznej, bo przestrzeń kosmiczna też ma ważne miejsce strategiczne, mniej lub bardziej. Jak to będzie wpływać. Więc też nie tylko jest w samej przestrzeni kosmicznej, jest też o Ziemi, rywalizacji Eurazji, Oceanu Światowego, jest o polu walki i o gospodarce, ale też jest o różnych strefach przestrzeni kosmicznej, nie tylko naszej części tej okołoziemskiej, orbit okołoziemskich. Musieliśmy z George'em opisać mechanikę orbitalną, jak się wygląda poruszanie się w kosmosie, bo to ma fundamentalne znaczenie, topografię kosmosu. I tak dalej, i tak dalej. No ale książka jest nie tylko o wojnie, ale też jest o ekonomii, o gospodarce kosmicznej i wpływie na prosperity na Ziemi. I tym Jungtim, czyli wojna i ekonomia, czy wojna i gospodarka jako idąca w parze, a zatem też jest o ludziach, którzy podejmują i podejmowali decyzje i będą podejmować, o śmiałkach, którzy kiedyś otwierali nowe domeny, byli wizjonerami albo zdeterminowanymi takimi awanturnikami, można powiedzieć, bo tacy sami będą też w kosmosie, więc o naturze ludzkiej, o zmianach, co zmiany przynoszą. Więc można powiedzieć, że książka nie jest tylko par excellence o kosmosie i kosmos i tyle, prawda? Tylko jest o nas, o Ziemi, o wpływie Ziemi na kosmos, kosmos na Ziemię, o tej interakcji, o kontynent przeciwko Oceanowi Światowemu. Jest też o przeszłości i o przyszłości. Jest też taki rozdział specjalny, wojna pod tytułem Wojna w 2076 roku. Podobnie jak w Rzeczpospolitej, gdzie opisuję, jak będzie wyglądała wojna w roku 2076, zarówno na Ziemi, jak i jak wpłynie kosmos na wojnę na Ziemi, ale też na jak się to będzie odbywało w kosmosie. Jest po prostu taki beletrystyczny scenariusz tej wojny, który podsumowuje te ustalenia strategiczne z książki. No i tak jak powiedziałem, mógłbym bardzo długo o tym mówić, bardzo intensywnie, kilka godzin dziennie.
Ja i George pracowaliśmy nad tą książką i wymagało to trochę pracy i zapoznanie się z źródłami i z tym wszystkim, co trzeba wiedzieć, żeby to napisać. No i mam nadzieję, że się będzie Państwu podobać. 2076 rok to też ciekawy wybór daty, bo dokładnie 300 lat. 300 lat po roku, w którym Ameryka ogłosiła niepodległość, więc bardzo wydaje mi się, że nie było to przypadkiem. I nie wiem. Szczerze mówiąc, najbardziej, jeśli mogę ci przerwać, przemówiło to, że będę miał wtedy 100 lat i musiałem arbitralnie jakąś datę i no oczywiście oddaloną od dzisiejszego dnia po to, że muszą pewne przełomy się wydarzyć, że technologiczne zdążyć wydarzyć, a jednocześnie no, chciałem sobie dać szansę na dożycie może tego, a jednocześnie no, taką szansę niedużą, nie, jednak statystycznie, ale gdzieś tam, żeby to, no musiałem coś przyjąć i przyjąłem, tak, że to będzie 100 lat od mojego urodzenia, więc tak to wyszło, no po prostu. Jeszcze wspominając, bo nie wspomnieliśmy w ogóle o tytule książki, co wydaje mi się z punktu widzenia promocji jest niedopuszczalne, więc pozwolisz, że naprawię ten błąd. To jest tytuł książki Jacka, która przypomnijmy jest od dzisiaj w przedsprzedaży, a od początku października dokładnie tak. Tak to wygląda. Od razu uspokoję nerwowych naszych widzów. To nie jest jeszcze książka, to jest tak zwany mock-up, czyli jak wygląda okładka. Ona będzie jeszcze troszkę poprawiona, w tym sensie, że będzie trochę lepiej zrobiona, lepszej jakości, a w środku jest pusta, tak, z nowej strony, ale tak się robi, żeby pokazać tak fizycznie, wydawcy dają autorom często takie mock-upy, żeby mogli pokazywać, jak ta książka będzie wyglądała, bo to pobudza bardziej wyobraźnię, tak to wygląda, czyli wojna w kosmosie, przełom w geopolityce, tak jest w książce. Po angielsku tytuł książki będzie inny, bo bardzo źle brzmi ten tytuł po polsku, przetłumaczony ordynarnie na angielski. Poza tym książka trochę będzie się różniła po angielsku. Zresztą to jest polska, premiera polska jest premierą światową, bo podjęliśmy z Friedmanem decyzję, że ją w Polsce wydajemy po polsku najpierw. Po angielsku będzie troszkę zmieniona, bo jednakowoż Amerykanie mają szerszą literaturę na ten temat i trochę inaczej się pisze w świecie no, z języka angielskiego. Na co innego trzeba jeszcze zwrócić uwagę. Oni w końcu w ten kosmos latają, tak, i po prostu, no, to jest też takie, poza tym, no, Friedman musi też nawiązać do swojego dorobku z przeszłości, gdy zajmował się konceptem Senility dla Sił Zbrojnych USA i musi rozwinąć trochę ten wątek ten w angielskiej wersji książki. No i oczywiście to pamiętam jeszcze z naszych pierwszych rozmów na ten temat, kiedy dopiero wgłębiałeś się w temat i rozmawiałeś o Dolmanie, o książce Dolmana i tak dalej, ale wspominam o tym, bo podtytuł książki to Przewrót w geopolityce. I to pytanie jest skrane, ale ponieważ to będzie dostępne od razu na YouTubie dla wszystkich, to również tych mniej wchłoniętych przez to, o czym rozmawiałem w Strategy in Future, chciałem się spytać, na ile można przeprowadzić analogię, bo mówisz o przewrocie w geopolityce. W jaki sposób, jakie analogie można wysnuć pomiędzy przewrotem, który wywołały szkoła nawigatorów Sagres, tak, etc., odkrycie Oceanu Światowego, czy wykorzystywanie go do stworzenia alternatywnej drogi przepływu strategicznych, z tym, jak kosmos i przestrzeń kosmiczna zrewolucjonizują układ sił na świecie? No, na swój sposób już wprowadzają takie zmienne, które rewolucjonizują, bo Amerykanie nie mogliby utrzymać swojej obecności wysuniętej, mieliby za mało wojsk, gdyby w sposób tradycyjny musieli dokonywać projekcji siły. I to, że mają sensory umieszczone w kosmosie i system rozpoznania i komunikacji, to znaczy, że widzą, słyszą, podsłuchują i mówią dzięki kosmosowi, pozwala im mieć dużo mniejsze siły, które mają dzięki tym multiplikatorom mocy, tak? Dzięki przestrzeni kosmicznej mogą być obecni w Eurazji, prowadzić wojny skutecznie, więc już rewolucjonizuje. Do tego kosmos, gospodarka oparta o kosmos zrewolucjonizuje również stosunki gospodarcze w świecie. Nowa energia, przepływ informacji,
nowe metody produkcji i surowce oraz nowy sposób skomunikowania tradycyjnie były motorami wzrostu gospodarczego i to się zaczyna dziać. Energia jest o krok, energia słoneczna, również surowce na Księżycu. Rewolucja skomunikowania, no dosłownie dzisiaj też Musk poinformował, że będzie niedługo lot orbitalny całego kompleksu Starshipa wraz z boosterem. I to zmieni, tak? Bo tak jak właśnie karawela, to naprawdę zmieni paradygmat poruszania się. Jeżeli będzie ciężarówka tak zwana, która będzie wnosić często, regularnie do ścianiu na orbity sprzęt okołoziemskie, to będzie to rewolucja. No i już trwająca rewolucja informacyjna, przepływu danych, transmisji danych. Być może w ciągu następnej dekady, jeżeli w tej chwili jest około kilka tysięcy satelitów, to za 10 lat ma być 40 tysięcy na orbitach okołoziemskich. I transmisje danych, przepływy strategiczne, niematerialne, przepływy danych cały czas, które teraz są pieniędzmi, tak? Są wartościami ekonomicznymi. Dość powiedzieć, nie tylko takie oczywiste rzeczy ludzi jak internety, dane, podglądanie, zaglądanie, zdjęcia, odobrazowanie, ale wszystko, no, transmisje danych wszelakie. I kosmos jest bardzo blisko, bo jest za linią Karmana, 100 km pod naszymi głowami. Ja to bardzo często powtarzam już w kolejnych rozmowach, ale Albercie, ty jesteś w Warszawie, tak? Ja jestem tutaj na Warmii, około 200 km bardziej na północ, no więc masz bliżej do kosmosu niż do mnie. I do tego dojdą kolejne rewolucje, bo w tej chwili jeszcze jest tak, że wciąż to domena ziemska jest decydująca dla rozstrzygnięć. Tak można dyskutować, czy ocean światowy jest ważniejszy, na przykład na wojnie, czy w gospodarce, czy ziemia, czy ląd, no bo przepływy strategiczne realizują się na oceanie światowym, kto ma marynarkę, ten może kontrolować, prawda, lądy, może nie wszędzie, ale w strefie brzegowej. No i teraz tak jest, że nie każdy jest sąsiadem oceanu światowego. No Mongolia nie jest, tak, czy Kazachstan. Polska też miała utrudniony kontakt, bo geografia ogranicza. Tymczasem każdy jest sąsiadem kosmosu. Barierą jest tylko technologia. Natomiast kosmos jest wciąż bardzo zależny od Ziemi, bo nie tylko startuje startujemy, prawda? Jak chcemy się na geostacjonarną dostać, to najlepiej jakby było gdzieś blisko równika to miejsce startowe. Ale też w systemie skomunikowania takiego, że łączność, prawda, jest dalej z baz naziemnych. Ludzie dowodzą systemami, pojazdami kosmicznymi, satelitami z ziemnych stacji, które wysyłają te, prawda, transmisje danych. No, a zatem Ziemia dalej jest. Poza tym z Ziemi można zwalczać, zwłaszcza na niskich orbitach, ale też już na wyższych, średnich, geostacjonarnych systemy kosmiczne, tak, bo rakietami. A zatem jeszcze Ziemia kontroluje, tak, to skąd startujemy, gdzie startujemy. Są też wąskie gardła, no nie ma zbyt dużo tych portów kosmicznych, one nie są mobilne. Dopiero teraz Musk i Chińczycy pracują nad mobilnymi platformami startowymi na morzu. Także wystarczyłoby na przykład zniszczyć Cape Canaveral, Boca Chica, bazę Vandenberg i jeszcze ze dwie dodatkowe rezerwowe miejsca startowe, gdzie startują pionowo rakiety i Amerykanie nie mają zdolności kosmicznych, tak? To samo jest z tych 5 czy 6 portów kosmicznych w Chinach i właściwie 2 w Rosji, tak? I jest pozamiatane, plus Gujana Francuska, w Brazylii jeden port, no i tam pojedyncze jakieś takie nie w pełni rozwinięte porty, no na przykład w Europie, w Skandynawii, prawda? I generalnie nie mamy zdolności kosmicznej. Można sobie wyobrazić, że gdyby wybuchła wojna, to pociski hipersoniczne byłyby tam bezpośrednio wymierzone. Nie. W związku z tym musi się wydarzyć kilka jeszcze przełomów, żeby kosmos stał się takim, no powiedziałbym, rozstrzygającą domeną. Mógłbym długo o tym opowiadać, myślę, że też oddzielnie kiedyś popowiadamy, już jak książka wyjdzie fizycznie i będą debaty, będziemy jeździć po Polsce, opowiadać, to rozstrzygniemy. Na pewno będzie musiało być tak, że będzie musiał być system pełne detekcji do kosmosu przeniesione oraz ludzie, systemy dowodzenia ze względu na lag czasowy. Nawet jeżeli to jest tylko na między Księżycem a Ziemią jest 1,4 lagu czasowego, to jeżeli to jest multiplikowane przez systemy, to może być kilka sekund.
tak, czy na geostacjonarną 1/10 tego, to nie jest wcale mało. Tak, to może zająć kilka drogocennych sekund w wszystkich tych nodach, tych węzłach komunikacyjnych. No i ktoś to musi kontrolować. Też w kosmosie są mniej lub bardziej ważne miejsca. Na przykład orbita geostacjonarna jest bardzo ważna. Punkty libracyjne, niewidziana strona Księżyca. Są też tak zwane oazy nawigacyjne i elektromagnetyczne. Są też miejsca bardzo niebezpieczne, niczym morze sargasowe dla żeglarzy. To tak samo są pasy Van Allena. Innymi słowy, sposób poruszania się, ale oczywiście już nie mówiąc o tym, że się poruszamy póki co transferami Kochmana ze względu na tak zwany niski impuls właściwy cały czas naszych napędów. To znaczy, jest bardzo ciężko się wydostać ze studni grawitacyjnej Ziemi i później oszczędzamy paliwo. To jest problem. No Musk na przykład chce zbudować stację uzupełnienia paliwa na niskich orbitach po to, żeby móc latać. No, najtrudniej wydostać się z dna studni, czyli z Ziemi. Innymi słowy, jest dużo, dużo jeszcze przełomów, które są potrzebne i wtedy dokona się pełen przełom na geopolityce ziemskiej. Ta książka to opisuje. Czyli mamy, już trochę się dokonuje przełom, jest dużo małych przełomów przed nami i jest jeszcze kilka bardzo dużych. Jak na przykład wymyślenie pełnoprawnego samolotu kosmicznego, który miałby impuls właściwy, nie wiem, 5, 10, 15 razy dłuższy niż obecny, czyli moment, czyli taki długi, czyli impuls właściwy, czyli naprawdę upraszczając, czas, w którym silnik pracuje rakietowy, tak, który pozwala o grawitacji. Więc no, gdybyśmy wymyślili taki samolot, to byłaby to poważna zmienna. Albo stacje bojowe właśnie z ludźmi, z obsadzeniem ludźmi, z robotyką i sztuczną inteligencją na przykład na orbicie geostacjonarnej. Także trochę jest tych przełomów. A wcześniej będzie, i to też opisujemy z George'em, bardzo dokładnie w książce, pełnoprawny manewrujący pocisk hipersoniczny, który poruszając się tylko i wyłącznie w Ziemi, w atmosferze ziemskiej, z prędkościami hipersonicznymi, czyli między 5, 20, 25 machów, będzie tak trudno wykrywalny przez systemy na Ziemi, że zmusi mocarstwa do wyniesienia pełnych systemów detekcji w kosmos wraz prawdopodobnie z systemami do zwalczania tego, unikając w ten sposób krzywizny Ziemi. I wtedy ruszymy w kosmos z pełną wojną. Ona już teraz de facto, ta wojna jest w kosmosie. Dlatego między innymi, nie wiem, czy pamiętasz Albert Donalda Rumsfelda, niedawno zmarł i to oczywiście wszyscy go pamiętamy z wojny irackiej, szok and awe i tego, takie buńczuczne wypowiedzi. Ale, szukania broni, tak. Ale na przykład ludzie zajmujący się kosmosem w Stanach i Sylan, dowódcy Space Force, pamiętają go, że był szefem takiej komisji kongresu, która wyprodukowała raport o kosmicznym Pearl Harbor, tuż przed World Trade Center. Tak, i że grozi to, bo Amerykanie są tak zależni od sensorów. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym przy Net Assessment, nie? Że Polska i Niemcy na przykład, jak zmienić układ między Polską a Niemcami, albo Rosją i Polską, pomimo tych asymetryczności. No właśnie, bo w każdej asymetryczności jest zaleta. Bo jeżeli coś jest asymetrycznego, to przeciwnik się utwierdza w tej przewadze i ona staje się wewnętrznym problemem, bo można wpędzić go w tą asymetryczną przewagę do tego stopnia, że skostnieje. I tak na przykład Amerykanami się stało. Tak od wojny irackiej prowadzili swoje wojny, w pełni uzależnili się od sensorów kosmicznych, że one, mając taką asymetryczną, gigantyczną przewagę, że one stały się ich piętą achillesową, bo tak było dobrze, że zniszczenie teraz ich doprowadza kompletnie do destrukcji systemu rozpoznania, systemu świadomości sytuacyjnej i tej dominacji informacyjnej, która cechuje amerykański sposób prowadzenia wojen w Eurazji. I to nawet w ostatnich dniach są raporty, że marynarka wojenna ma problemy w czasie gier wojennych, prawda, o Tajwan. Też rozmawialiśmy o tym strategii Fischer. I to wszystko wynika z kosmosu i wynika z tej domeny i wynika właśnie z asymetryczności, o której mówię, o której rozprawiamy tyle w kontekście armii też nowego wzoru. No i ten kosmos daje tutaj niesamowite możliwości asymetryczności. Tak? W wielu, wielu, wielu przejawach. To, co jest słabością, staje się siłą. Na przykład kosmos powoduje, że masa, która cechuje potęgę. Tak? Na Ziemi ktoś ma gdzie fabryki, moce produkcyjne, dużo wojska, no to zbiera tą masę i miażdży, to kosmos poprzez to, że systemy obserwacyjne działają z kosmosu i dają koordynaty do broni precyzyjnej, masa staje się problemem dzięki kosmosowi, bo widać, wszystko jest globalne i lokalne jednocześnie
transparentne w dużej mierze, możemy to dyskutować, bo są różne systemy, pasma widzialne, systemy radarowe, prawda, i tak dalej, podczerwień, ale generalnie można przyjąć, że jest duży stopień transparentności środowiska, no i masa jest problemem. Poruszasz się w masie, umierasz, bo trafiam tak. Dzięki kosmosowi w dużej mierze to jest tak. I to jest taki przykład, że ten kosmos zmieni paradygmat. Trzeba będzie się rozpraszać. Rozproszenie będzie kluczem. Amorficzność C2, C4, C5, tak, będzie, czyli systemów dowodzenia, będzie kluczem. Zastępowalność będzie kluczem. Oraz kosmos doprowadzi do namiętnej akcji ofensywnej, bo no wyobraźmy sobie, Albercie, prawda, twój ulubiony temat, broń jądrową, ale no to się tego sprowadza. Wzajemne zniszczenie, prawda, stabilizacja sytuacji. No jeżeli kosmos będzie powodował, na przykład przy pomocy laserów i sensorów, że mam szansę na dekapitacyjne uderzenie wyprzedzające, albo będę tak sprawnie niszczył twoje rakiety, więc jedyną metodą nie będzie obrona tych rakiet, chowanie ich, bo przy kosmosu będzie wszystko widać. Tylko po prostu wyprzedzające uderzenie w twoje sensory, tak? Jak gdyby będę miał pokusę, że jedyną szansą na przetrwanie mnie jest wyprzedzająco zniszczyć twoje sensory. Tak? A zatem kosmos uruchamia namiętną akcję ofensywną. Ponownie, tak? Oraz moim zdaniem przełamuje paradygmat broni jądrowej. Już niezależnie od broni czwartej generacji jądrowej, o której też piszemy w strategii wczoraj, w lada momencie ukaże właśnie tekst Alberta, też o tym piszemy w książce z Friedmanem, ale kosmos jak gdyby wchodzi na jeszcze wyższą falę drabiny eskalacyjnej, bo przełamuje równowagę strachu nuklearnego, dlatego że docelowo kiedyś pełna kontrola domeny kosmosu i przewaga uzyskana względem ziemskich rozstrzygnięć będzie powodowało, że na Ziemi rozstrzygnięcie już nie będzie miało znaczenia do pewnego momentu, na pewno w symetrycznej wojnie między mocarstwami, które są zależne od strategicznych przepływów również w kosmosie, bo może dalej w Afganistanie trzeba będzie wygrywać z mudżahidami, tak, którzy mają w nosie kosmos, ale między symetrycznymi państwami, które będą zależne energii słonecznej z kosmosu, przepływów strategicznych Księżyca i transmisji danych, robi to koło ziemskich, rozstrzygnięcia w kosmosie, często przy pomocy tylko robotów, tylko systemów automatycznych, będą już tak, być może, stawiam taką tezę, będą tak decydujące, że już to na Ziemi już nie musi to się wydarzyć więcej tak. No, mógłbym bardzo długo, mnóstwo wątków. Innymi słowy, generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo przesłanek do kolejnych przełomów, które zupełnie zmienią nasz sposób rozumowania i to kosmos daje. I my je opisujemy, małe, duże, średnie, już w tej chwili dziejące się, za rogiem, wielkie przełomy. No. Natomiast nie ma wątpliwości, że jeśli ktoś szukał ukojenia nerwów, czy takiej bardziej pokojowej koegzystencji w kosmosie, jak to było jeszcze w traktatach, to bardzo ciekawie wyjaśniałeś, dlaczego traktaty lat 60., 70., pierwsze, które zajmowały się kosmosem, umożliwiały w ogóle, czy definiowały kosmos jako arenę pokojowej koegzystencji pomiędzy mocarstwami. To raczej nie znajdzie tego rodzaju komentarzy w książce, raczej Space Pearl Harbor, tak? Zresztą sam tytuł książki mówi wszystko. No, jeśli mogę, widzisz, tak jestem rozgrzany tą książką, bardzo że się przerywam. Przepraszam, Albercie. Nie, no bo jak się patrzy na historię ludzkości, to zawsze tak jest. To są oczywiście mity, nasze wiary w jakieś ogólnoludzkie ideały. W ogóle kosmos się rozpoczął od wojny. No. V2 wzbiła się ponad linię Karmana i wkroczyła na arenę wojny, tak, bo chciała zabijać, tak, razić cele alianckie i Hitler, Niemcy chcieli użyć, żeby zabijać, tak. A zatem no, wojna była głównym motorem. Potem znów była wojna, bo w czasie zimnej wojny kwestia, że z raptem nad głowami Amerykanów w latach 50. pojawił się Sputnik i go zobaczyli na takim właśnie niebie czarnym, jak tu zasuwał i sobie wyobrazili, że może wszystko, wejść do atmosfery, spuścić bombę, bożysz mój, tak, jesteśmy bezbronni. No i, a potem oczywiście system detekcji, bo jak zestrzelono U-2, no to może wyżej trochę w satelitę. No i cały ten wyścig technologiczny, żeby to nie było klisza zrzucona na spadochronie, tylko i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodziło o wojnę, o przewagę informacji związaną z wojną, czyli detekcji przeciwnika, tak? A że ta wojna, międzykontynentalne pociski balistyczne, które używały kosmosu jako na tym kursie, śródkursie, tak? Uzyskując prędkość kosmiczną, prawie prędkość kosmiczną, lobem wylądowały dalej na Ziemi, a zatem kosmos był potrzebny. Kosmos jako wojna. No i dopiero przy niejakiej okazji
Jak okazało się, są satelity transmisyjne, można przekazywać sygnał telewizyjny, a to potransmitować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, trochę zarobić na tym pieniędzy. Ta wojna zaczęła się zmieniać, że troszeczkę na obrocie informacji i danymi zaczyna się zarabiać. Tak? No i to są lata 70., 80., potem oczywiście koniec Sowietów, uwiąz strategiczny, bo zaczął się okres globalizacji i pieniądze się robi tam, gdzie są ludzie, tak? Gdzie ludzie pracują, obracają tymi pieniędzmi, wydają, kupują. No i RWPG, Chiny wprzęgnięte w system globalnego kapitalizmu. No i tak. A teraz zaczyna się rywalizacja chińsko-amerykańska i wracamy, tak? I kluczem są strategiczne przepływy. W ogóle książka, źródłem książki są strategiczne przepływy. Na Ziemi, na morzu, w powietrzu, w spektrum elektromagnetycznym, w cyberprzestrzeni i w kosmosie. Jako podstawa interakcji między systemami politycznymi, organizmami politycznymi i w kosmosie też będą. I o to toczy się rywalizacja już teraz. I zrozumienie tego modelu otwiera naprawdę taką matrycę. Matrycę, a zresztą, no właśnie chciałem powiedzieć, że z George'em chcieliśmy napisać specjalnie tę książkę, że politycy mieli matrycę strategiczną, jak strukturalnie rozumieć zdolności, które się ujawnią wraz z domeną kosmiczną. O, po której oni się będą poruszali po tej matrycy, tak. To było naszym celem. Nie ukrywam też, że ja uważam, że dwie rzeczy chcę powiedzieć, takie tezy, które odkrywamy w książce, że kosmos, po pierwsze, do kosmosu powinny się stosować bardziej strategie morskie państw kontynentalnych, czyli nie Mahan, wielkich mocarstw oceanicznych, tylko raczej Castex i Gorszkow. Tak. Tak, czyli Francuz i sowiecki admirał. Jak państwa kontynentalne oddziałują na potęgę oceaniczną blisko brzegów kontynentu, bo póki co orbity okołoziemskie to jest tak naprawdę część strefy jeszcze ziemskiej. Już o innych właściwościach, ale w sprzęgnięciu z Ziemią, one są zależne tak naprawdę od Ziemi, właściwości fizycznych i bardzo przypomina to strategię tych narodów uwięzionych w Eurazji, które musiały próbować blokować dominację morską potęgi morskiej Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych czy potęgi kosmicznej, teraz na przykład amerykańskiej. Tak? To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że tak jak powiedziałem, od kosmosu odgrodzeni jesteśmy tylko barierą technologiczną, bardzo trudną do pokonania, ale barierą. Nie potrzeba do tego wielkich fabryk i masowości, ani dostępu oczywiście geograficznego, jak Wielka Brytania, prawda, czy Stany Zjednoczone. A zatem moim zdaniem kosmos premiuje relatywnie państwa średnie. To znaczy, aby mieć dostęp do tego kosmosu, nie trzeba wcale ludzi, ważne, tylko robotyka tam była i przepływy strategiczne kontrolować sam, transmisję danych i transportowe przepływy. Oraz to, że daje to wtedy oczy, uszy i mówienie, osłabia potęgę masy. Na przykład rosyjska pierwsza gwardyjska pancerna jest rozpoznawana i się już tak nie martwimy, jeśli byśmy mieli te sensory. Mało tego, na przykład Rosjanie również mają sensory w kosmosie i wyobraźmy sobie, że potrafimy je niszczyć przy pomocy tak zwanej soft kill, tak? Przez zakłócanie elektromagnetyczne. To wówczas oni nie kontrolują też systemów strategicznych, na przykład, tak, względem USA. Można bardzo to skomplikować i to w tej domenie kosmicznej, gdzie tam nie ma ludzi, nie ma potencjału eskalacyjnego takiego dużego, a jednocześnie ma ogromny wpływ na percepcję siły. Innymi słowy, kosmos daje zaawansowanym technologicznie państwom średnim ogromny multiplikator ich siły względem wielkich mocarstw, z którymi one są w konflikcie. Czyli pozwala na wytworzenie strategii offsetowej w pewien sposób, tak? Tak. Wykorzystanie asymetrii. Tak, klasyczna strategia offsetowa wynikająca z asymetrii. Jeżeli takie państwa jak Izrael, które ma zdolności kosmiczne i Korea Południowa, inne państwa, Turcja planuje, widać, że te państwa podążają w tym kierunku i ten kosmos staje się taki dostępny. Poza tym, już mówię, to nie chodzi tylko o wojnę. Dlatego w książce opisujemy tych przedsiębiorców z New Space, którzy coraz taniej i masowo wynoszą różne obiekty i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze chciałbym, zanim skończymy, to też w ramach promocji, spytać się, bo mówiłeś wiele o wojnie i mimo tego, że daje, że kosmos tworzy asymetryczne przewagi, czy daje do ręki państwom średnim, tym, które będą gotowe skorzystać z tego, to w książce, w tym specjalnym rozdziale, który jest doskonały naprawdę, czytałem go już jakiś czas temu, jeszcze przed taką dokładną korektą, ale był świetny, ale tam mimo wszystko wojna toczyła się pomiędzy peer competitors, pomiędzy równymi mocarstwami, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I przy okazji tego opisywałeś też, nie tylko opisałeś, jak ta wojna mogła wyglądać, mam nadzieję, że przynajmniej rudymentarnie przedstawisz, jak w ramach zainteresowania potencjalnych czytelników, jak mogą wyglądać, ale też wspominałeś o tym, jak w różnych częściach przestrzeni kosmicznej, do uproszczenia, pomiędzy niską orbitą Ziemi, średnią, Księżycem, będzie przebiegać rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Bo z tego, co zrozumiałem, twoim zdaniem te mocarstwa będą miały przewagę w różnych elementach, tak? To nie będzie tak, że będzie się toczyła wyrównana walka na każdej z tych tych planes of existence, na tych płaszczyznach, tylko Chiny będą miały przewagę na części z nich, Stany Zjednoczone na innych. Czy mógłbyś wytłumaczyć, jak twoim zdaniem będzie wyglądała wojna? Ta, o której mówię, no właśnie, w kosmosie. No właśnie, no właśnie, dlatego że Amerykanie kontrolują ocean światowy i będą próbować go utrzymać. Nie, raczej będą kontrolować masę ludową Eurazji bardziej oraz będą, widzę to już po tym, jak to Chińczycy teraz robią, będą chcieli dać do zrozumienia Amerykanom, że są w stanie z powierzchni planety niszczyć systemy orbitalne Stanów Zjednoczonych, tak? Bo Amerykanie teraz, i to jest realność, dominują, niczym potęga morska, dominują na orbitach okołoziemskich. To wynika oczywiście z zaszłości i rywalizacji jeszcze z Sowietami i przewagi technologicznej amerykańskiej, i oni dominują, ale te systemy mogą być niszczone systemami odpalanymi z Ziemi, rakietami, różnymi pojazdami, myśliwskimi, satelitami chińskimi. Chińczycy demonstrują te zdolności. I tym bardziej będą w 2076 roku. A zatem niskie orbity Ziemi już są w senility, są zagrożone unicestwieniem, kosmicznym Pearl Harbor. Amerykanie będą musieli wyjść wyżej, ale to będzie trzeba poprawić optykę. Jednocześnie będą, wiadomo, no, ludzie żyją na planecie Ziemia, w związku z tym to na planecie Ziemia rozstrzygnięcia mają znaczenie. I jednocześnie geografia czy topografia kosmosu powoduje, że jest kilka najważniejszych miejsc. Orbita geostacjonarna, punkty libracyjne, zwłaszcza punkty libracyjne L4 i L5 na skrzydłach między Księżycem a Ziemią, gdzie nie trzeba podatkować energii, jest niewidzialna strona Księżyca. I uważam, że Chińczycy będą chcieli zarówno blokować Amerykanów z planety Ziemia, z lądu, systemami niszczenia, po to, żeby uniemożliwić, żeby przestrzeń kosmiczna była sanktuarium, tak, żeby było kontestowana z Ziemi, ale jednocześnie zdecydowanie, no powiedziałbym, oleją, jeżeli tak można powiedzieć, próbę poszukiwania przewagi własnej na orbitach okołoziemskich i pójdą na Księżyc i utrzymanie linii komunikacyjnej na Księżycu, bo kto będzie kontrolował Księżyc? Będzie na szczycie studni grawitacyjnej Układu Planetarnego Ziemi i Księżyca, the cislunar, jak mawiają w US Space Force, a zwłaszcza niewidzialnej strony Księżyca. Nie tylko chodzi o surowce, nie chodzi o hel, nie wszystkie rzeczy, ale też chodzi o to, że po prostu gdyby tam Chińczycy mieli bazy wojskowe albo działo laserowe, różne elektromagnetyczne urządzenia wysyłające towary na przykład na niskie orbity Ziemi, bo z których się będzie budowało instalacje, kiedyś habitaty i tak dalej z materiałów księżycowych, to będą mieli przewagę i będą chcieli również oddziaływać nas na cały system komunikacji, który powstanie między Ziemią a Księżycem, z Księżyca. I wtedy będą mogli, jak w kanapkę, jak pod kannami, wziąć dwa ognie, amerykańskie systemy oraz nową gospodarkę, która powstanie w wyniku skomunikowania Ziemi i Księżyca i tej przestrzeni. Tak? Bo kiedyś powstanie to skomunikowanie, tak jak powstały pociągi w Chinach, jak powstała kolej transsyberyjska, czy jak powstała nasza gierkówka, to tak samo powstanie system skomunikowania między orbitami i Księżycem.
też w książce próbujemy spekulować, jaki to będzie system i tak dalej. I ktoś będzie musiał być panem tego systemu. I moim zdaniem, kto będzie kontrolował Ziemię i mógł uniemożliwić sanktuarium Amerykanom, a jednocześnie z Księżyca będzie mógł oddziaływać bojowo, skutecznie zakwestionuje dominację amerykańską. Amerykanie muszą coś z tym zrobić. Moim zdaniem Space Force zdają z tego sprawę i od tym roku jest mnóstwo przetargów na sensory już w Cislunar i dlatego jest wyścig o Księżyc. Program Artemis, Artemis Accords, czyli nawet takie rozstrzygnięcia już tam, no i chiński oczywiście program kosmiczny i opisujemy to w książce, tak? Bardzo szczegółowo opisujemy, na czym polega, nazywamy to po polsku przestrzeń, obszar około, obszar Ziemi i Księżyca, tak? Układ planetarny Ziemi i Księżyca, po angielsku The Cislunar. To nie należy dokładnie tłumaczyć, to jest termin, który wyewoluował już w języku strategów amerykańskich, czegoś więcej niż tylko obszar okołoksiężycowy, to jest właśnie ten obszar od powierzchni Ziemi do końca studni grawitacyjnej, nawet dalej jeszcze za Księżyc. I to ktoś musi patrolować, tam powstanie gospodarka. To jest kolebka ludzkości, to jest miejsce, z którego my, no, gdzieś to są dwie planety de facto, dwa ciała niebieskie, Księżyc i Ziemia, w loku są z sobą, tak, w sprzęgnięciu. I stamtąd pójdziemy dalej, w Układ Słoneczny i poza Układ Słoneczny kiedyś, tak? I tu musi powstać gospodarka spięta z układem komunikacyjnym, z tym connectivity. Ale żeby to powstało, no to musi być jeszcze wiele rzeczy, o których wcześniej mówiłem, spełnionych, jak na przykład musimy tanio wynosić na stację numer jeden, czyli na orbity okołoziemskie, towary, żeby towary, rzeczy, obiekty, materiały, żeby zacząć to budować i żeby uruchomić, żeby launch, tak, ekonomii. To było tak samo ze Stanem Światowym, no, de facto, tak, zresztą z koleją transsyberyjską też tak było, ze wszystkimi rzeczami tak jest, no, prawie, że z kanałem sueskim, z wielkim kanałem łączącym północ i południe Chin, oczywiście na inną miarę, tam jest inne zasady fizyki, można by wchodzić w szczegóły, tak, ale w książce to jest, znajdziemy to, znajdziecie Państwo te rzeczy w książce właśnie. W książce, której, przypomnijmy, przedsprzedaż rozpoczęła się dzisiaj, jestem uczę się promocji, tylko lepiej, w ten nienachalny nie, sposób no, przypomnę. Mam nadzieję, że Państwo wybaczycie, no w końcu z Albertem, raz, że no, Albert też przysłużył, ale generalnie no, cieszymy się tą książką i to jest normalna rzecz, tak. Że będę się cieszył, że się sprzedaje, że Państwo kupujecie, tutaj nie mamy żadnych niecnych zamiarów i rozmawiamy sobie o merytoryce tej książki, ale więc mam nadzieję, że wybaczycie nam, że sobie pozwalamy na takie zachęty, robimy to z otwartą przyłbicą i szczerze, tak po prostu. Ale przedsprzedaż książki Jacka Bartosiaka, George'a Friedmana, Wojna w kosmosie, przewrót w geopolityce zaczyna się dzisiaj. Sama książka będzie dostępna na początku października już w wersji paperback. I myślę, że tym ogłoszeniem parafialnym możemy powoli kończyć, Jacku. Nie wiem, jak ty uważasz, ale tak, myślę, że to jest, tak jest, tak jest, tak jest. Że to jest odpowiedni moment, żeby skończyć. Także jeszcze raz dziękujemy. Ja nazywam się Albert Świdziński, ze mną był Jacek Bartosiak, współautor książki. I do zobaczenia już wkrótce na Strategy and Future. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Albercie. Dziękuję Państwu. Dziękuję.